Partnerem programu jest portal eSpeedway.pl Sara banać witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu żużlowego z wami na torze, a dzisiaj ze mną w studio Wiktor Kułakow, Unia Tarnów Dzień dobry. I Paweł Dzień Racibor, wszystkim. Przegląd Sportowy. Witam Państwa. Wiktor, na początku pytanie do ciebie, chciałabym zapytać cię o to, jak wyglądały twoje początki na żużlu i jak to się stało, że wybrałeś akurat sport żużlowy? No to było takie ciekawe, bo jeździłem na krosie całe życie od pięciu lat i nie wiedziałem, co to jest żużel w ogóle. U nas to nie jest rozwinięte ten sport. Mało popularny, ma, mało popularny ten sport. I po prostu przyjechaliśmy do Balakowa, takie miasto, gdzie mój ojciec się urodził i tam jest żur. I tak mnie zaprosili spróbować. Na tym, na tym motorze. Nie wiedziałem, co to jest w ogóle, bo to dla mnie się wydawało jak rower. No na, na początku nie spodobało, ale później to tak wkręciłem się. No i musiałem się. Pokłócić z ojcem, żeby mi puścił na ten sport, bo nie chciał, bo w Krosie mi dobrze szło. I to tak 16 razy, jak miałem, to pierwszy raz próbowałem. A te pierwsze chwile na motocyklu żużlowym, ciężko było przedstawić się z Krosa? Nie, nie było ciężko, bo na początku nie podobało, bo nie ma skoków, nie ma nic, tylko że okrążeniu jeżdżę, ale później musiałem okręciło mnie to, że muszę w ślizgu to jechać jakoś. Ten motor utrzymywać i ta prędkość. To mnie kręciło bardziej. Ciężko było przekonać tatę do startów w sporcie żużlowym? A, no, bardzo ciężko, bo było tak, że ja spróbowałem, później jeździłem jeszcze rok na krosie i cały czas musiałem przez cały rok jego nakręcać, żeby, no, żeby on się przestał. Trudno też pewnie było pozyskać sponsorów, żeby zakupić sprzęt, bo tam taki mało znany. No, u nas nie w, Rosji. w Rosji nie ma sponsorów. U nas. Sponsor, u mnie był tylko sponsor, tata, moje rodziny i ja sam. Ale udało się. No, udało się, bo wszystko musieliśmy sami e, sami szukać pieniążki, wszystko, żeby do Polski pojechać, żeby coś znaleźć tutaj. Jakieś jeżenie, coś. I tak, tak to udało się. Pewnie niewielu kibiców wie, że mieszkasz w Cichocinku. Wiktor, to prawda? Tak, mieszkam w Cichocinku, to u mieszkam, mieszkam. No, fajny ośrodek, e, dużo ludzi przyjeżdża. Wiadomo, że są starsze osoby, więc, ale cicho, spokój, e, nie ma hałasu za dużo. No i też taka opieka na miejscu, prawda, jeżeli chodzi o, o sponsora, o kwestie wypoczynku, regeneracji. Tak, mam e, wojskowy szpital, też opiekę nad sobą. Które mnie pomaga tam w różnych czy masaże, czy nie masaże, takie różne rzeczy. Paweł, przed sezonem wielu upatrywało miejsca wiktora w pierwszej lidze. Tak wydawało się, że któryś z klubów akurat pokusi się na tego zawodnika, ale Wiktor zdecydował się na starty w unitarnów. Myślisz, że to dobra decyzja? No zobaczymy po sezonie. Sam Wiktor oceni, jeśli będzie jeździł, to to na pewno tak i przede wszystkim zdobywał punkty fakt No miał oferty z klubów pierwszoligowych i to były pierwsze jakieś takie propozycje No ale potem pojawiła się oferta z Tarnowa w, w tym momencie kiedy Artur Czaja zdecydował że jednak pozostanie jeszcze w pierwszej lidze No i zdecydował się Wiktor jest to spore wezwanie No bo wiadomo że będzie stawiany pod ósemką czy pod numerem 16 teraz jest zmiana w regulaminie i będzie mógł startować z pozycji rezerwowego Oby dostawał te szanse. No, tak jak powiedziałem, w pierwszej lidze na pewno miałby miejsce w podstawowym składzie. Jeździłby te cztery czy pięć czy biegów w meczach, może nawet i więcej z rezerw taktycznych. Więc no, podjął ryzyko, no, ale jeżeli chce się coś zdobywać, to trzeba to ryzyko podejmować. Każdy zawodnik ma jakiś cel. Ja z Wiktorem wiele razy rozmawiałem na ten temat i, i mówił, że chce zrobić krok do przodu chce się dalej rozwijać w pierwszej lidze pokazał się z dobrej strony miał też dobre występy były też słabsze jak u każdego zawodnika jeździł już w Tarnowie odjechał bodajże jeden mecz kiedy był na wypożyczeniu z Torunia w Toruniu też już zaiczył parę występów w Ekstraklasie także to nie będzie jego debiut w rozgrywkach PG Ekstraligi no miejmy nadzieję że tutaj przyjmie się dobrze ten tor jak sam mówił pasował mu i miejmy nadzieję, że, że tak będzie. Jest po pierwszych treningach, no i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Wiktor, to co zdecydowało o tym, że podjąłeś decyzję, żeby spróbować swoich sił w Unitarnów? No, po pierwsze znałem tych ludzi, które, no, te trenerzy, trochę z nimi rozmawiałem i to było tak, że jak, oni, jak już miałem wszystko dogadane z, z klubami z pierwszej ligi, dwie oferty miałem, i znowu wyszło tak jak dwa lata temu, że klub zadzwonił do mnie i chciał, żebym ja poczekał na ich decyzję starnową. Wtedy zrobiłem tak, że odszedł, poszedłem do Bydgoszczy i powiedziałem, że nie chcę ryzykować i, ten, i takie rzeczy po prostu się zdarzyły. Ale w tym roku dostałem ofertę, pogadałem z, ze swoim ludźmi, gronem ludźmi, którzy mi pomagają, czy po prostu popytałem i no zrobiłem e, ryzyko podjęłem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie widzę tu. E, nie widzę nic e, takiego, że, że można powiedzieć, że nie będę, e, że będę starał się, ale to może być tak, że... Nie, 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 nie będąc w podstawowym składzie, może mi to zmotywuje jeszcze bardziej do pracy. No właśnie, bo to jest ryzyko, ale i to jest szansa. Wiadomo, że jednak prestiż ekstra-ligi jest znacznie wyższy, i tutaj też możesz pokazać się z lepszej strony. To też rzutuje na Twoją dalszą karierę. No tak, chciałbym zaistnieć tutaj w Tarnowie, w ekstra Lidze jak najlepiej, jak najbardziej, bo to jest najlepsza liga świata. W Tarnowie też Wiktor będzie miał szansę uczyć się tak naprawdę pod okiem najlepszych. Niki Petersen, Kenneth Bier, Peter Kildemann to takie nazwiska, które też pozwolą Ci podpatrzeć te największe sławy światowego żużla, prawda? No z, no, z Kildemandem jeździliśmy w tamtym roku, w poprzednim roku w Szwecji razem, także znam już parę razy razem jeździliśmy, a Niki czy Biery to będę podpatrywał jak ja tutaj na tym torze. A jak udało Ci się zaklimatyzować w tej drużynie? Jaka atmosfera panuje między zawodnikami? Teraz coraz lepiej poznaje tę drużynę, bo tak naprawdę mieliśmy tylko w Chorwacji i pierwsze treningi. Po prezentacji byłam zadowolony, dużo kibiców było na prezentacji, za to im bardzo dziękuję, bo tyle... pierwszy raz moja prezentacja wtedy nigdy nie udawała mi się, albo zapraszali mnie, byłem w Rosji, albo coś takiego logistycznego nie mogłem. A w, w tym roku udało się pierwszy raz w życiu do ekstremalnego klubu i od razu do prezentacji wejść. A jak Ci się podoba Tardowski Tor? Dla niektórych obiekt bardzo wymagający. No on jest specyficzny ten tor. Trzeba na nim dużo pojeździć, bo jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy, ja nie miałem okazji dużo pojeździć na nim. Ale fajny tor, mamy podobne w Rosji, też tory długie i są długie, proste. No i zobaczymy. To. Myślę, że to nie jest takie... To jest bardzo techniczny tor. To nie jest tor, który... że e, tylko sprzętem. Tutaj można i ze słabszym sprzętem też ja tak uważam, że wygrać. Paweł, uważasz, że Wiktor jest dobrze przygotowany do tego sezonu? Że będzie miał szansę zaprezentować swoje umiejętności? No myślę, że tak. Ma jakieś swoje metody już sprawdzone od, od kilku lat, przygotowywał się w Rosji w Togliatti. Miejmy nadzieję, że, że w Rosji nawet lepiej mógł się przygotowywać niż tutaj w Polsce. No, ja mam nadzieję, że po, po prostu będzie się dalej rozwijał, bo, bo tak patrząc na historię klubu Tarnowskiego, pamiętamy, kiedy Arzją Maguta przychodził też był po takim średnim sezonie i też w Polonii Bydgoszcz. Mało kto wierzył, że, że ten zawodnik będzie zdobywał dużej ilości punktów, a wtedy Marek Cieślak postawił na niego i, i jeździł bardzo dobrze. I teraz wiemy, na jakim poziomie jest ten zawodnik. Fakt, że wtedy miał lepiej, bo nie, było, nie, nie był rezerwowym, tylko był w podstawowym składzie. To jest, tak jak powiedziałem wcześniej, dodatkowe wyzwanie dla Wiktora. Ale dlaczego on nie ma punktować? Bo myślę, że jeżeli będzie wykazywał się na treningach i w meczach, że jest lepszy od niektórych zawodników, to na pewno będzie dostawał tę szansę. I dlaczego jego kariera nie ma iść takim torem, jak na przykład Artioma Łaguty, tak jak wcześniej wspominał. Zdecydował się tutaj na przyjazd do Polski, ten sport go zafascynował, więc to jest bardzo dobra droga, bo jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz rywalizować z najlepszymi. Ma to szczęście też, że ma sponsora z Ciechocinka. I, I tam ma swoją bazę, i tam może się przygotowywać do każdego meczu. No właśnie, bo to wsparcie też jest bardzo ważne, prawda? Zarówno tak. przed sezonem, jak i w trakcie sezonu. Dokładnie. I w Polsce może liczyć na swój team, swoich ludzi, którzy mu pomagają. Nie ma bazy w Rosji specjalnie podróżuje na mecze do Polski, tylko jest tutaj można powiedzieć takim. Miejscowym. No, no, tak można powiedzieć. I, I też to jest bardzo dobre. Ma też możliwość potrenowania na innych y, torach. Y, więc co, no, tylko pokazywać się z jak najlepszej strony. Y, sponsor, na sponsorów też nie może na, narzekać. Także wszystko układa się bardzo dobrze i, i dobrze postawił przed sobą takie wyzwanie i oby tylko sprostał tym wyzwaniem, bo tak jak wspominaliśmy, y, teraz jest nowy przepis. Może być tym rezerwowym, ale już w przyszłym roku. Nie będzie, bo już lata na to nie pozwolą. Chyba, że się znowu zmieni regulamin, tego nie wiemy. Ale no jeżeli w tym sezonie się nie wypromuje, no to ciężko będzie się przebić do jakiego. Miejmy nadzieję, że, że w Tarnowie, ale do jakiegokolwiek innego klubu. Wiadomo, jak się wypromuje i będzie zdobywał w ekstralizacji 13 punktów, to, to będzie propozycji wiele z wielu klubów, bo każdy poszukuje takich zawodników. A wiemy, że tak jak Artium Aguta, Emil Sejfudinow z Rosji, no, no podbijają tutaj tą Polską topowi. Ligę topowi i Wiktor jest kolejnym zawodnikiem, który, który może do nich doskoczyć. Więc tak naprawdę ta zmiana regulaminowa to taka szansa dla Wiktora i zresztą nie tylko dla niego, ale jest kilku zawodników tutaj w Polsce, którzy tak naprawdę dzięki temu mogą wiele skorzystać, bo przy wcześniejszych zmianach regulaminowych i zasadach, no nie byłoby szansy na to, żeby w pełni wykorzystać te możliwości. No tak, to jest prawda, co powiedziałaś, ale też inne kluby wykorzystują ten regulamin. No, popatrzmy choćby na. Kima, zawsze dwa końce. No dokładnie, choćby tak na, na drużynę Betar Sparty Wrocław. Tam na pozycji rezerwowego będzie Max Frick, który w każdym klubie by znalazł miejsce w podstawowym składzie. I on będzie, możliwe, że będzie startował już od pierwszych biegów, bo tak może być, że będzie zastępował Polaka. Jest tam Damian Druż, jako drugi po, polski senior. Więc Damian Druż może w ogóle nie wyjechać na tory i tak naprawdę. Zawody odbędą się z jednym polskim seniorem. No, taki mamy regulamin, tak to stworzyli. Dla jednych może być to dobre, dla, dla, dla innych, innych zamyka pewne dokładnie. Drzwi, prawda? Panowie, do inauguracji sezonu w Tarnowie zostało zaledwie kilka dni. Wiktor, przed sezonem wielu ekspertów twierdziło, że Unia Tarnów spisana jest na straty i nie mają szansy w starciu z pozostałymi ligowymi zespołami. Jakie jak jest twoje zdanie w tym temacie? Poznałeś się już trochę z drużyną, e, trenowaliście, To prawda niewiele, ale już pewne spostrzeżenia na pewno masz w tej kwestii. No jeździłem wczoraj Dopiero pierwszy raz na tym torze po zimie to zobaczymy po sezonie. Czy będziemy na stracone pozy pozycje, czy nie. To wszystko, że tak się zmienia co roku, co roku się zmieniają i sprzęt, i zawodnicy mają do gorsze dni, lepsze dni i zdrowie, i zdrowie, kontuzje. To wszystko może tak się zmienić, że zobaczymy. Zresztą panowie chociażby kwestia klubu Storunia w tamtym sezonie pokazała, że to nie zawsze nazwiska jeżdżą, ale czasami kiedy brakuje tego ducha, kiedy brakuje dobrych relacji w drużynie, to nawet i najlepszy zawodnik, no ciężko jest mu zdobyć punkty. No nie tylko Storunia, bo mamy przykład drużyny z Częstochowy, gdzie też można powiedzieć zdobyli tą dziką kartę na start w Ekstralizę, sprostali tym wymogom Ekstraligi i też musieli w ostatniej chwili kompletować skład, gdzie już inne drużyny miały ten, te składy skompletowane i też większość ekspertów mówiła, że Włókniarz na pewno spadnie, a widzieliśmy jak to się skończyło, Włókniarz niewiele brakło, a jeździły w playoffach. Teraz też jest taka opinia, że grupa Azoty Unia ma najsłabszy skład. Ja jestem innego zdania i tak jak powiedział Wiktor, uwarunkowane jest to wieloma rzeczami choćby kontuzjami, nie wiemy, jak po kontuzjach będą się prezentować Peter Kildeman i Niki Petersen. Bo tak jak podkreślałem we wcześniejszych magazynach, jeżeli oni wrócą na ten poziom, choćby którym jeździli w barwach rzeszowskiej stali, no to możemy myśleć już o fazie play-off, jeżeli spełnią te warunki, bo jeżeli ci zawodnicy będą robić po 12 punktów, czyli przekraczać tą dziesiątkę, to mamy też dobrych zawodników na innych pozycjach i myślę, że, że to się może ziścić, tylko warunek jest podstawowy, bo to są nasi liderzy i oni mają ciągnąć do tego jeszcze Kenneth Bier tą drużynę, jeżeli oni będą zdobywać dużo punktów, to myślę, że tak jak i Jakub Jamruk, Wiktor Kułakow, Artur Mroczka, czy Patryk Rolnicki. rzucał swoje? Dokładnie, a Patryk Rolnicki, tak jak wspominałem, to jest ten sezon też dla niego bardzo ważny, po bardzo dobrym sezonie w pierwszej lidze, teraz ma szansę udowodnić, że jest juniorem tej klasy ekstraligowej i te swoje biegi na własnym torze będzie wygrywał i na wyjazdach powalczy. Wiktor, chciałam cię zapytać wiadomo, przed sezonem często spekuluje się, więc też pozostając w tym temacie, uważasz, że które z drużyn mają największe szanse na zdobycie medali drużynowych mistrzostw Polski w sezonie 2018. Nie wiem. Masz się. jakiegoś swojego lidera? Nie, nie mam lidera. Wszystko się tak zmienia. Wiadomo, że Gorzow, ale no, coś, coś w tym tak. No, Wrocław może jeszcze tak zaskoczyć, bo Wrocław zawsze co roku bliżej, bliżej do tej do wygrania tej ligi. A no, zawsze czegoś brakuje. Zawsze czegoś brakuje. Wrocław może też zaskoczyć. A wyła twoje typy? Nie no podobnie jak Wiktor. Ja mówię, w tamtym roku każdy widział w finale praktycznie drużyna Storunia, czy w fazie play'owa, wiemy jak to się skończyło, niewiele brakło, a drużyna Storunia wyspadła z Ekstraligi. Jeżeli nie będzie kontuzji w tych drużynach, no to na tą chwilę E, najlepiej wygląda skład e, Fogo no I, i tutaj ta drużyna jest stawiana w roli faworyta. E, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja mam nadzieję, że tutaj w Tarnowie kibice dopiszą na meczach i będą e, tutaj dopingować naszych zawodników i te mecze na własnym torze będą zwycięskie. Bo podstawową sprawą, aby e, utrzymać się w Lidze, to jest wygrywanie meczów na własnym torze. Jeżeli będziemy mieli tą twierdzę swoją tutaj e, w Tarnowie. Już ostatni rok, tak można powiedzieć, bo mamy obiecane, że ten stadion zacznie być budowany czy remontowany od listopada. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że zakończymy ten sezon pewnym utrzymaniem w Ekstralidze. No i będziemy mile wspominać te czasy na tym, można powiedzieć, stadionie, który już powoli sam się rujnuje. I na nowym stadionie będą kolejne sukcesy. Już w niedzielę spotkanie inaugurujące zmagania na Ekstra ligi w Tarnowie. Pierwszy przeciwnik Falubas. Wiktor, mocne strony tej drużyny? Według ciebie to? Nie widzę tam mocnych stron na razie. <grym> na razie nie widzisz? Na razie nie widzę, z jakim bo, mhm. bo tak to, jak to powiedziałam, każdy teraz wchodzi w ten sezon. Każdy musi sam po sobie... Chciałem powiedzieć, że ja muszę więcej jeździć, bo jest taki mój no, nie, mój rytm muszę złapać, e, luźnie się czuć na motorze, e, i brakuje tej jazdy jeszcze. I tak samo myślę, że więcej zawodników ma e, takie problemy. I tak teraz każdy szuka silników ustawień, próbuje, i to może wszystko teraz albo na jedną stronę, albo na drugą. I tak ch chciałoby się, żeby na naszą stronie to było, bo idziemy u siebie dla swoich kibiców, i to my musimy wygrać. Ten początek sezonu zawsze jest zagadką, prawda, ustawienia motocykli, ale i też to, że bardzo długa zima przeszkodziła w trenowaniu na obiektach. No, u nas było to widoczne dosyć mocno, prawda, Paweł, więc to też rzutuje na to, jak może się to spotkanie potoczyć. No prawda? tak, to jest prawda. Żadnego sparingu tarnaskiej Jaskółki nie rozegrały przez to warunki pogodowe. Większość drużyn też takie miała problemy ten ostatni tydzień, to jest natłok tych sparingów. No zobaczymy. W każdym bądź razie każda drużyna miała mało jazdy. No i szanse są wyrównane, A tak jak Wiktor powiedział, no przed pierwszym meczem trudno jest cokolwiek powiedzieć. Falubas dalej ma w swoim składzie znakomitych zawodników, Wicemistrz Świata Patryk Dudek, do tego dochodzą Piotr Potrasiewicz i Grzegorz Zengota, Jensen, także no jest sporo tych zawodników, mają też dobrą parę juniorów z Gardziński Niedźwiedź, także no będzie z kim tutaj jeździć, także to nie będzie taki łatwy mecz, oby rozpocząć tą ligę. Od zwycięstwa, bo to jest tak naprawdę przepustka do dalszej rywalizacji i walki o to, co wszyscy mówią, czyli o utrzymanie. No zobaczymy. W każdym razie szykują się wspaniałe zawody. Niki Pedersen, kto, który no, no, mistrz świata, co by tutaj dużo o nim mówić, miejmy nadzieję, że powróci do tej znakomitej formy. No i pomoże Jaskółkom w tych celach, jakie mają. W tych celach, jakie mają osiągnąć w tym sezonie. No, Wicemistrz świata, Patryk Dudek, tak jak wspominałem, także będzie co oglądać. No i na pewno wszystkich kibisów zapraszamy na stadion, bo, bo tak się złożyło, że ten mecz w piątek miał być telewizyjny, przełożony jest na niedzielę i w żadnej telewizji tego meczu na żywo nie zobaczą, tylko na stadionie w Mościcach. Wiktor, Ciebie chciałem jeszcze zapytać o to, jakie plany sobie zakładasz do zrealizowania na ten sezon? Ja, Paweł wie, że ja nigdy nikomu nie mówię o swoich planach. To, to taka tajemnica. Tajemnica to jest tylko nasz team, który wie moje plany. My sami mamy wspólne te plany i najważniejsze, żeby dali szanse pojeździć tutaj w tym klubie, żeby wejść do tej do tej ekstra ligi jak najlepiej, pojechać do swoich kibiców, za których teraz jadę w tym sezonie. I pokazać je z jak najlepszej strony. Wiktor, Wiktor mówi o planach, zawsze na zakończeniu sezonu. Wtedy mówi, że tak, to miałem zrealizować, tego nie zrobiłem. Czyli takie podsumowanie tak. koszt, A na początku, żeby nie zapeszać, to zostawiamy to owiane tajemnicą. Tak. Wiktor, ale ty często podkreślasz, nawet w trakcie dzisiejszej rozmowy, że kibice są dla ciebie ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o, o Żurzel. Bardzo liczysz na ich wsparcie tutaj w Tarnowie? Oczywiście, oczywiście. Liczę, bo jak. Porównać w Rosji czy w Polsce. Kibice są bardzo dobre, i w tym w Polsce na przykład te kibice są z, z drużyną. Czy Czyli oni śpiewają, no, czuć to wsparcie, i oni śpiewają, te dużo no, krzyczą zawodnikom, dodają power takiego. Tym bardziej, że mówi się, że, za, że kibice to tak naprawdę ten ósmy zawodnik, prawda? Więc no teraz już będą musieli być dziewiąty. <śm> Panowie, ten mecz przed nami, inauguracja sezonu, miejmy nadzieję, że, że jaskółki się w nim dobrze spiszą, ale tak naprawdę ten mecz to takie przetarcie. Kolejne spotkania też będą weryfikowały tą formę i to jak został przepracowany okres zimowy. Eee, Wiktor, jeszcze Ciebie chciałam zapytać o to, jak w Twoim wykonaniu wyglądała ta przerwa zimowa, na czym się najbardziej skupiałeś, jeżeli chodzi o treningi, przygotowanie do sezonu? No, zacząłem wcześniej te przygotowania do sezonu, byłem w Rosji. Ja zawsze zaczynam w Rosji i później podtrzymuję tą fizyczną formę tutaj w Polsce. To było po prostu, no jak zawsze, siłownia, więcej basenu dodałem, bo spodobał mi się basen. Do tego doszło jeszcze zajęcie kickboxingiem. W tym roku więcej tego było, bo mi też to bardziej spodobało co roku. Coś się znajduje w każdym każdym zimę coś nowego szukam i teraz mi też już zaczyna kręcić triatlon, coś, coś w tym stylu, takie rzeczy. Czyli ten instynkt sportowca cały czas się gdzieś tak, pokazuje. Tak, tak. <grym> Panowie, zatem dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Tobie, Wiktor, życzę przede wszystkim bezkontuzyjnej jazdy, samych trójek na torze i szczęścia. Dziękuję bardzo i zapraszamy wszystkich kibiców w niedzielę na stadion. A Państwa serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu.